I próbujemy. Dobra, teraz głównym problemem jest... Znaczy zgrupowanie wroga w centrum obozu przy ognisku, no ale nagrywając ten poradnik wpadłem na świetny sposób ich pozbycia się, który wykorzystuje, tak jest, tą oto szyłkę. Więc ładujemy się do środka. Ustawiamy. I prujemy. Jak widać, przeciwnik nie ma największych szans. Dodatek Resistance dorzucił fizykę jako taką, więc ciała latają na wszystkie strony. No i w ten oto sposób pozbyliśmy się wszystkich z bazy, nie wzbudzając żadnego alarmu. Więc teraz możemy przejść do wykańczania misji, czyli niszczenia jednostek pancernych wroga. Szyłka już nam nie będzie potrzebna, to więc podkładamy ładunek. To samo robimy z czołgami. Jeden czołg, jeden ładunek. Sprawdzimy, czy przypadkiem w skrzynkach z amunicją nie ma więcej ładunków. Nie. Za jednym razem zniszczylibyśmy większość. Tu nie ma. Tu też nie. Nie ma. No dobra, trudno. Czyli resztę zakończymy przy pomocy RPG. Artylerzyści leżą dwaj. Jeden tutaj, drugi przy bramie. O, nawet cztery te RPG się znalazły. Udajemy się na to oto wzgórze. Zaczniemy od wysadzenia. Niszczymy resztę, czyli BMP G17, ambulans, jest cysterna. Nikt nie przyszedł, aby sprawdzić, co się dzieje. Więc możemy się jeszcze wrócić po drugie RPG. I narobić bałaganu. No więc podnosimy RPG. Znaczy pociski od RPG. Jeszcze dwa sobie zarzucimy stąd.
Teraz możemy dokończyć nasze dzieło zniszczenia. Więc myślę, nie będziemy zbytnio szaleć. Zniszczymy sobie tę 80. No co jest? Takie aż odległości jestem. Widać. Trudny czołg do zniszczenia z RPG. No ale już po nim. No i to było na tyle, nie będziemy szaleć. Wystarczy udać się do lasu, aby zakończyć misję. Chyba to będzie najbardziej pokaźna lista strat w szeregach wroga, jaką uda nam się nabić w ciągu całej gry. Szczególnie w wojskach pancernych. Dwa czołgi przeżyły, no ale nic wielkiego. No i proszę bardzo. Ups. Traktor przy okazji zniszczyliśmy, no ale zdarza się.